niesprawiedliwości sądów polskich, zaczął mówić Kaczyński. Tą drogą dalej uznał po uchwaleniu tak zwanej poprawki grudniowej, że jest ona non est, nie istnieje. I wobec tego procedował według innej starej procedury. Nie miał do tego prawa. Łamał artykuł 7 Konstytucji, 197 Konstytucji. Sąd nie miał prawa, proszę bardzo. O których już mówiłem. Widzisz, ile Żydów tam siedzi? Całkowicie bezprawna. Trybunał postawił się poza porządkiem konstytucyjnym. A no właśnie, radio kończy. Powtarzam, to my dzisiaj bronimy konstytucji, a pan prezes Rzepliński jest głównym przeciwnikiem jej przestrzegania. Jest przeciwnikiem demokracji, zasady zwierzchności ludu, zasady trójpodziału władz i równowagi, zasady legalizmu z artykułu 7, także tej zasady, która jest wyrażona w artykule 197. Po prostu konstytucję łamie i próbuje się przedstawiać jako obrońcę konstytucji. Czyli, że Kaczyński zaczął mówić o sądach. No to woda na nasz młyn, bo rzeczywiście dużo jest Prawo i niesprawiedliwości. Po to, by realizować. Mówi tutaj o pieniądzach, że Polska nie może być eksploatowana, nie mogą być bez podatku miliardy upłynniane, wyprowadzane za granicę. Mówi tutaj o niesprawiedliwości sądów. Ale te kompromisy zostały odrzucone. Jeszcze jedną audycję mamy. I dlatego będziemy szli swoją drogą. Takiej zasady, że w Holandii w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego i co więcej, prawo zakazuje oceniania przez sądy, czy ustawy są zgodne z konstytucją, a w Polsce z zewnątrz mają nam określać nie tylko ramy prawne funkcjonowania Trybunału, ale jeszcze jego skład. Takich zasad nie przyjmiemy. To jest oczywiste. Nie jesteśmy kolonią. I dlatego powtarzam, pójdziemy własną drogą. Ale kryzys Trybunału Konstytucyjnego pokazał także coś innego, szersze zjawisko. To kryzys Konstytucji. Kryzys Konstytucji z 1997 roku. Ona daje społeczeństwu wiele praw. Są tam przepisy wątpliwe, ale są też całkowicie słuszne. Tyle tylko, że w ogromnej mierze pozostają one na papierze. Realia polityczne, społeczne Polski bardzo różnią się od tego, co jest zapisane w Konstytucji. Oczywiście nowa Konstytucja sama przejście tego nie zmieni, to nie jest żaden magiczny akt, ale może te zmiany ułatwić. Może zapewnić dużo więcej praworządności, realnych praw Polaków. Może nam zapewnić wolność wobec tego, co dzieje się wewnątrz Polski, wobec tych różnych praktycznych ograniczeń, które są wprowadzane na różnych poziomach, w samorządach, w zakładach pracy, ale także tego ataku na polską wolność z zewnątrz. Ja na 4. kongresie mówiłem, że jeśli będzie trzeba, to Polska powinna być w Europie wyspą wolności. I podtrzymuję te słowa. Nowa konstytucja powinna także zapewnić prawa narodu, właśnie suwerenność, określić naszą relację z Unią Europejską. Tego tak, nie ma, jest, są tylko pewne orzeczenia Trybunału. Oszustów T-Mobile'u też. No ja mam telefon na abonament. Karcie i to miało być 35 zł miesięcznie, a mi naliczyli 155 zł plus już wcześniej 66 zł, proszę Państwa, kupa śmiechu. Ale mimo wszystko trzeba pokazać społeczeństwu, a ja internetu wcale nie używałam, bo ja mam nowy smartfon. Ja jeszcze nawet nie bardzo wiem, jak co te opcje włączyć. Także, a oni naliczyli 155 zł, a już 66 płaciłam. Także i myśmy te działania w tym kierunku już podjęli. Już praca się zaczyna. I mam nadzieję, że z czasem przyjmie kształt pełnego projektu konstytucji.
da rezultat i będziemy mogli go pokazać społeczeństwu jako naszą propozycję. Propozycję dla Polski, propozycję dla przyszłości, dla budowy takiego społeczeństwa i takiej Polski, której chcemy. Musimy być tutaj aktywni. Musimy być aktywni, bo to jest naprawdę wielka potrzeba. Ale musimy być aktywni, szanowni państwo, także w innej sprawie, która skądinąd też ma pewien związek z konstytucją. Mamy dzisiaj kryzys Unii Europejskiej. Referendum w Wielkiej Brytanii zdecydowało o wyjściu tego kraju, naszego sojusznika z Unii. To bardzo, bardzo złe wydarzenie. To dezintegracja. To dezintegracja, która powinna nas martwić. Ale czy powinniśmy wobec tego opuścić ręce? Czy powinniśmy powiedzieć, niech teraz działają inni, silniejsi od nas? Nie, szanowni państwo. To byłby wielki błąd. To byłby wielki błąd pod każdym względem, ale szczególnie dlatego, że pierwsze propozycje tych najmocniejszych w Unii są propozycją dalszej dezintegracji. Dalszej dezintegracji Unii. Nasza propozycja musi być dokładnie odwrotna. My musimy proponować reintegrację. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest długi, skomplikowany, obciążony ogromnymi niebezpieczeństwami, także niebezpieczeństwem rozpadu Zjednoczonego Królestwa. Nie sądzę, żeby w Wielkiej Brytanii, żeby w Anglii ktokolwiek sobie tego życzył. I dlatego trzeba wyciągnąć rękę, trzeba dać szansę na reintegrację, ale możliwość jest tylko wtedy, jeżeli zmienimy Unię. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że cóż, nie mamy szans, że już nas odrzucono, że już były różnego rodzaju, często nawet aroganckie wypowiedzi. Arogancko jest dzisiaj traktowana także Wielka Brytania i przedstawiciele na różnych spotkaniach są traktowani niekiedy w sposób skandaliczny. Słyszałem choćby wczoraj tego rodzaju opowieści. To jest taka histeryczna reakcja. Ale zapewniam państwa, chociaż nie mogę tu mówić o szczegółach, że są także reakcje inne. Że nasze propozycje wzbudziły już zainteresowanie znanych polityków Unii Europejskiej. I to wcale nie naszej opcji. Choćby jeden z nich jest Niemcem i to socjaldemokratą. Krótko mówiąc, musimy iść w tym kierunku z determinacją, z nadzieją, z wiarą, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby Unia się rozpadła. A pamiętajcie o tym, co się wydarzyło wczoraj w Austrii i co się może jeszcze wydarzyć. Jaka jest sytuacja w innych krajach. Polskie społeczeństwo jest ciągle prounijne. I nasza partia, wbrew temu, co jej się zarzuca, jest prounijna. Ale chcemy Unii Narodów. Chcemy Unii, gdzie obowiązuje rzeczywiście zasada pomocniczości. Chcemy Unii Europy bogatej różnorodnością. Różnorodnością kultur, dorobków cywilizacyjnych poszczególnych narodów. Tylko taka Unia będzie silna, tylko taka będzie dawała szansę na wszystkim, tylko taka będzie wywołała synergię między państwami i narodami, będzie budowała wspólną siłę. Prawo i sprawiedliwość dziś jest ośrodkiem nie tylko rozsądnego, racjonalnego myślenia o Polsce, jest także ośrodkiem rozsądnego i racjonalnego myślenia o Europie. I musimy o tym wiedzieć. I nie powinniśmy mieć kompleksów. Musimy, szanowni państwo, iść do przodu. Powtarzam. Musimy dotrzymać obietnic. Musimy być kompetentni i uczciwi. Musimy odrzucić kompleksy. Wszystkie te nieszczęsne teorie musimy odrzucić ostatecznie nieszczęsne koncepcje szkodnika Balcerowicza, postawić na Morawieckiego.
gospodarce. Musimy, proszę Państwa, z wiarą iść do przodu i formułować nowe propozycje. Nowe propozycje do społeczeństwa. One już są. Choćby taka propozycja, jak ta, która odnosi się do pytania, co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w euro. Przepraszam, w OFE. Które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć. Nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Musimy to zrobić. Powtarzam, takie propozycje są. Drodzy Państwo, w ramach aktualności dnia wysłuchaliśmy fragmentu przemówienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera rządu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, podczas trwającego dzisiaj Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Na Legię trzeba było wyjechać, proszę pani, Na Legię trzeba było wyjechać po mądrość jakąś, proszę państwa. Jeszcze te trójce musicie zgłębić. Jeszcze słowo nefesz hebrajskie. Życie pozagrobowe, że Żydzi wierzyli tylko w Jahwę. Że nie było żadnego życia pozagrobowego, żadne aniołki tam nie latały. Aniołowie to aniołowie, a ludzie to ludzie byli stworzeni na ziemi. Po co te bajki? Także... Na Legię, na stadion, do Świadków Jehowy, bo oni mają kongres. Tam po mądrość, troszeczkę po mądrość, bo tak, w sądach jest niesprawiedliwość, jak Państwo słyszą, w sądach jest nieuczciwość. Tak, pozarządowych, są środowiska również kościelne, akcja katolicka, są pracodawcy, to należy zaznaczyć, ale pracodawcy polscy, nie ci międzynarodowi, i są przeciwni tej ustawie i lobują, robią wszystko, żeby taka ustawa nie weszła w życie. No miejmy nadzieję i wszyscy liczymy na to, że zostanie spalona, gdyż większość parlamentarna właśnie jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, a pan prezes Kaczyński w ubiegły czwartek powiedział na Komisji Krajowej, że jest za ustawą, więc ją poprze. To się bardzo cieszymy. Nareszcie będziemy może mogli powiedzieć, że nie jesteśmy kolonią, tak się pan prezes powiedział na kongresie, bo my jako pracownicy handlu, szczególnie ci hiper i supermarketach, to czujemy się jako właśnie pracownicy kolonii, którzy są wykorzystywani, a wolna niedziela ma polepszyć warunki pracy, ma spowodować, że ci pracownicy będą mogli odpocząć z rodziną, spędzić ten czas wspólnie. To jest dobro. No, chociaż myśmy się przyzwyczaili. Panie przewodniczący, przeciwników także nie brakuje, niektórych z nich pan przewodniczący wspomniał przed chwilą. Niektórzy mówią wprost, kierują zarzut wobec inicjatywy ustawodawczej Wolna Niedziela, że ta inicjatywa doprowadzi do zwiększenia bezrobocia w Polsce. No proszę Państwa, miliardy. Straszenie, kolejne straszenie. Supermarkety, miliardy. Prowadzone święta wyprowadziły z Polski. Ci pracodawcy, bo to pracodawcy, ci międzynarodowi, o których wspominałem, mówią, też używali tych samych argumentów, że PKB spadnie, że będą zwolnienia. Podawali liczby, podobne liczby. One no, nie są zbieżne. Nie wiem skąd je biorą, bo chyba czytają z gwiazd, bo żadne badania nie były potwierdzone, prowadzone. Proszę Państwa, my się nie boimy wojny, bo dzisiaj nie ma komu pracować w handlu. Jest naprawdę bardzo duży brak pracowników. Ludzie pracują za 2-3 osoby, a więc jest niedobór. Nawet dzisiaj się pracowników w niektórych sieciach przewozi między sklepami, bo nie ma kto za tą kasą stanąć. A na dowód tego, że taka jest w Polsce sytuacja,
Powiem, że niedawno właśnie jedna z gazet opublikowała badania Eurostatu, które właśnie wskazują o tym, co mówię, że w Polsce pracowników jest dwukrotnie mniej niż na zachodzie w marketach. To jest dowód na to, co mówimy o przepracowaniu. Mało tego. Powiem więcej, ci pracownicy nie dosyć, że muszą pracować za 2-3 osoby, a więc bardziej wydajni, pracują za 4-krotnie niższe wynagrodzenie. To jest niesamowity skandal. A na dowód tego powiem, że są rezerwy, bo a złodzieje, miliardy, jeśli chodzi o koszty osobowe w stosunku do obrotu, to one w Polsce również są dwukrotnie niższe. Bardzo dobrze, trzeba iść na zachodzie. To świadczy o tym, że można byłoby tego podwyższyć tym pracownikom, ale się nie robi, bo na pracownikach dzisiaj się oszczędza, te sieci oszczędzają, a zyski swoje wyprowadzają na zachód, do swoich państwa, więc to jest naprawdę karygodne. My musimy o tym głośno mówić, zmienić tą sytuację, bo myślę, że przyszedł na to czas i wspólnie nam się uda. Ta inicjatywa, o której mówimy, inicjatywa Wolnych Niedziel, to myślę, że to później to jest początek, bo trzeba doprowadzić właśnie do cywilizowanych warunków pracy w Polsce, do zakończenia wykorzystywania pracowników. Skolonializowali nas, bo tak to można powiedzieć. Jest to bardzo brutalne słowo, ale prawdziwe do dzisiejszych warunków pracy. Myśmy nie mieli możliwości, szczególnie w ostatnich latach, kiedy kryzys przyszedł do rządów Platformy Obywatelskiej, się upomnieć o to, bo przecież nikt nas nie wspierał. Wręcz przeciwnie, podam Państwu przykład, wszedł na rynek w Polsce Amazon, który dostał gwarancję od Platformy Obywatelskiej na wejście, wszedł na specjalnych warunkach, przecież to jest strefa ekonomiczna, nie płacą podatku, a tam pracownicy pracują dużo wydajniej, a więc wydajność jest większa niż w Niemczech, bo to porównujemy, tam pracownicy strajkują, żądają podwyżek, a u nas nie dosyć, że ci pracownicy pracują bardziej wydajniej, a więc są wykorzystywani na dużo gorszych warunkach pracy, bo te hale zostały zbudowane nowe, bez odpowiedniego zaplecza socjalnego i mało tego, pracują za 4-krotnie niższe wynagrodzenie, pakując te same paczki do tych samych odbiorców, co ich koledzy w Niemczech. A więc czy to nie jest kolonializacja? No lepszych przykładów nie ma. A więc myślę, że z tym, że uda nam się to zahamować. Także proszę Państwa, niespodzianka, czyli w niedzielę. Jakie są te główne założenia inicjatywy ustawodawcy ograniczającej handel w niedzielę? Bo wiemy, że są założenia bardzo jasne, bardzo precyzyjne, ale zarazem jest także szereg odstępstw od tego zakazu. Tak, zaladą będzie mógł sam pracodawca, a więc to też żeby mniej tego hałasu, saskiej kępy, to takie ciekawe. I dania możliwości polskim. Mówicie Państwo, Polacy to głupi są. W internecie pokazują, jak na Teres Polskiej złapali uciekiniera z sądu, czyli że miał wyrok skazujący i że go złapali. Pokazują takie bzdety, a my nie widzimy, jak naprawdę te sądy pracują. Jak same te sądy i robią specjalnie takie landrynkowe filmy, a to tu, a to tam. I my nie widzimy rzeczy istotnych, tylko widzimy jakieś głupoty. Także ja mówię, Polipska, proszę bardzo, mówią, że obroty do parku, powietrze, bardzo miło jest, proszę bardzo, a tu nie ma co się funkcjonowania tu jest szafa, tej ustawy na Węgrzech, obroty wzrosły o 5,6% i my szacujemy, że w Polsce one wzrosną również o około 5%.
Nie, to wynika z wychowania na zapas. Ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, ale dziś około 2 lat. Mało tego, w pierwszym roku do budżetu państwa z tego tytułu wpłynie dodatkowo z tytułu podatku VAT około 1 400 000 000 zł. I to będzie tylko z tytułu zakupu artykułów spożywczych dodatkowych, o których wspomniałem. A ustawa, wracając do pytania ojca, tak, oczywiście zakłada wiele wyjątków, ale te wyjątki to są stacje benzynowe, to są sklepiki małe na dworcach autobusowych, portach lotniczych, to są kwieciarnie, to są sklepy piekarnicze, usytuowane jest powietrze, także w Olejbrzki, proszę bardzo, na powietrzu może być. Nie musi nikt obserwować, nie musi nikt być, prawda? Pieczywa świeżego w niedzielę do godziny 13. A powiedzmy, 13. Że i pustostan. Tak jest na przykład w Niemczech. Nie musi tu latać. No, akurat są tylko 2 godziny wyznaczone. My już dajemy do godziny 13. Parku Skaryszewskim, Moherowa może na stadion. Przecież na stadionie jest piękny kongres. Zamknięte. Proszę państwa, te wyjątki, o czym to są my mówimy? Szpitale, wiele innych Pismo Święte. Podmiotów, ale takich niezbędnych, które muszą być w takich miejscach, które muszą być otwarte, to nie będą sklepy wielkopowierzchniowe i myślę, że społeczeństwo to zrozumie i sami pracownicy mówią, że oni się nie boją, że obroty spadną, bo klient przyjdzie i kupi w innym dniu tygodnia i to jest chyba najważniejszy argument. Poważne jeszcze jest jedna kwestia. Nie kupimy za określoną sumę pieniędzy więcej w niedzielę. Mając do dyspozycji w portfelu 100 zł, to my za te 100 zł w niedzielę więcej nie kupimy. Nikt z pewnością nie będzie głodny chodził i bo przecież w Polsce można robić zakupy nawet w nocy, w soboty. Myśmy kiedyś jako Solidarność walczyli o soboty, dzisiaj walczymy o niedzielę, ale myślę, że to się uda. Panie Przewodniczący, trwa w dalszym ciągu akcja zbierania podpisów pod projektem. Tak, jeszcze cały lipiec i sierpień będziemy zbierać. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy się włączają w tą akcję, bo otrzymujemy takie indywidualne listy wypełnione. Za to serdecznie dziękujemy. Kościół w Polsce to przecież episkopat nas poparł. Komunikaty w różnych diecezjach były na ten temat odczytywane. I stąd jest zaangażowanie różnych środowisk katolickich. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maria, którzy do tej pory się włączyli w tą naszą akcję. I proszę ich o jeszcze większe zaangażowanie, bo wszystko będzie zależało od ilości zebranych podpisów, a chcemy ich zebrać i pokazać drugiej stronie, że jest poparcie. Bo od tego będzie też wiele, wiele zależało. A również mam gorącą prośbę do słuchaczy, którzy mają swoich bliskich, kogoś z rodziny pracujących w handlu, żeby im powiedzieć, że taka inicjatywa jest wprowadzona, że można na stronach Solidarności, również na stronie www.wolnaniedziela.pl wejść i pobrać materiały, między innymi najważniejszy formularz poparcia. I tak jak na tym formularzu jest podany adres Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, wysłać te formularze do nas. I za to, o to bardzo serdecznie prosimy. Kolejna inicjatywa i szansa to także pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Panie Przewodniczący, 9 i 10 lipca uczestnicy tej pielgrzymki będą mieli możliwość złożenia swoich podpisów pod tym wnioskiem, inicjatywą ustawodawczą Wolna Niedziela w punktach wyraźnie oznaczone, że są to punkty Solidarności. Tak. Za to serdecznie Bóg zapłać. Będziemy na Jasnej Górze 9 już w sobotę.
po południu i całą niedzielę i o to serdecznie prosimy uczestników pielgrzymki Radia Maryja, żeby do tych punktów podejść, czy podpisać się, czy zabrać formularze, nam je odesłać, bo taka możliwość też będzie. Też liczę na takie zaangażowanie koordynatorów tych pielgrzymek z poszczególnych parafii, że nam pomogą. Potrzebne dane to, z tego co dobrze kojarzę, imię, nazwisko, dokładny adres, numer PESEL i podpis, prawda? Tak, numer PESEL, a więc potrzebny jest dowód, żeby, no wiele osób pamięta, ale potrzebny jest ten dowód, żeby wpisać ten numer PESEL. Proszę Państwa, nie bójmy się, te dane są chronione, jest ta procedura, którą musimy spełnić, one wpływają do nas, są przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym, będą końcem sierpnia, początkiem września, bo do 5 musimy złożyć te podpisy w Sejmie, będą u nas przechowywane, a następnie przekazane marszałkowi Sejmu i tam zdeponowane, a więc ochrona danych jest cały czas przestrzegana. Proszę się nie martwić, że one gdzieś wypłyną i tak dalej, bo takie również głosy do nas i telefony napływają. No nie da się inaczej, tak mówi ustawa, więc musimy spełnić te wszystkie wymogi ustawy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie przewodniczący. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Życzę, Bóg zapłać. Pozdrawiam, z panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfredem Bujarą. Inicjatywa ustawodawcza ograniczająca handel w niedzielę, wolna niedziela. Tą rozmową kończymy audycję aktualności dnia. Jest godzina 14. W Polsce jest godzina 14. Radio kończy. W Państwa domach gości 14. Radio Maryja. W Polsce 14. Od poniedziałku w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce będą obowiązywać nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych, obejmie ona granice lądowe, a także porty i lotniska. Polska wstrzymuje też działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą. Ponadto od północy z 6 na 7 lipca do północy z 10 na 11 lipca będą obowiązywały ograniczenia lotów dla małego lotnictwa. Podporucznik Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, podkreśla, że tymczasowe przywrócenie kontroli nie będzie powodowało utrudnień dla podróżnych. Nie wracamy do przejść granicznych ze szlabanami. Ta kontrola nie będzie prowadzona w sposób stały, tylko w sposób wyrywkowy. To, że przekraczamy granicę, wcale nie znaczy, że takiej kontroli będziemy poddawani. Kontrola graniczna będzie opierała się o patrole funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą dokonywali kontroli przy użyciu mobilnego sprzętu. Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznych oznacza też, że nie będzie można przekraczać granicy w każdym miejscu, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Tymczasowo przywrócenie kontroli granicznej powoduje, że granice będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach rozpoczną się 4 lipca i potrwają do 2 sierpnia. W kościele pod wezwaniem świętego Jacka w Legnicy została dziś wystawiona do publicznej adoracji relikwia cudownie przemienionej hostii. Uroczystości rozpoczęło przed południem nabożeństwo wynagradzające w katedrze legnickiej. Następnie wierni wyruszyli w procesji do kościoła świętego Jacka. Tam w południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. W trakcie mszy świętej relikwie ciała pańskiego zostały uroczyście ukazane wiernym. Ksiądz dr Andrzej Ziombra, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jacka, mówi, że wobec cudu eucharystycznego w Legnicy nie można przejść obojętnie.
Pan Bóg dał nam znak, żeby pobudzić nas poprzez nasze zmysły, wezwać do głębokiej wiary. Pan Bóg nie daje nam żadnych znaków tak sobie, ale daje w konkretnym celu. Tylko właśnie, żebyśmy je właściwie odpytali. Myślę, że każdy z nas indywidualnie musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co ten znak do niego mówi. Ale komu daje, proszę Państwa, komu ten Pan Bóg daje znaki? No bo ja rozumiem, w pierwszym wieku naszej ery, no to jak zbór był niedoświadczony, nie miał wiedzy, to był pierwszy, to był nowy zbór, to się dziecku podaje rękę, prawda? I ten zakon mojżeszowy, jako ten paidagogos, też wskazywał, nie dotykaj się do noża ostrego, bo się pokaleczysz, do ognia nie wkładaj rączki, bo się poparzysz, dziecko. Ale dziecko, jak już podrośnie, to samo wie i nie trzeba mu mówić. Te cuda i te znaki dlatego minęły. Proszę Państwa, jak zbór czytano Biblię, studiowano, tak jak teraz na stadion Legii, pojedź, przyda ci się, a na zewnątrz to są psy i wilki. Przecież Świadkowie Jehowy na przykład mają 5 spotkań w tygodniu, 5 zebrań w tygodniu i wcale się nie muszą gromadzić jednego dnia gdzieś na niedzieli. Zwłaszcza, że nigdy nie było żadnej niedzieli. Niedziela jest to pomysł rzymski. Był sabat i jak gdyby co, to się tego trzymać. Pójdźcie do adwentystów, wam wyjaśnią, bo ja nie mam czasu, jestem na Legii. Także proszę Państwa, mamy tutaj Słowo Boże i Biblia właśnie mówi, że przyjdą tacy, którzy będą po Bogu poprawiać, że pewne dni będą uważać za świętsze, bardziej święte od innych. Tak zrobiono z niedzielą, to jest pogański, rzymski system. Proszę czytać, proszę dojść samemu, bo tutaj to już wasza prywatna działalność jest bardzo pożądana. Kiedyś jak do mnie przyszli święci, w dniach ostatnich Świadkowie, no to ja szybciutko pobiegłam do Biblii i ściągnęłam ogromnie grubą książkę 12-centymetrową, Zarys dziejów religii, i oni mi o Jehowie, a ja im też tłumaczyłam o Jahwe. No i się zgadzało, ale jeżeli ktoś chciał sprawdzić, to sprawdził. Natomiast te nauki pogańskie, zwyczaje i praktyki pogańskie, które się Bogu nie podobają, no bo to są pogańskie, trzeba poznać, trzeba sprawdzić, żeby człowiek Boży czynił to, co się Bogu Jehowie podoba. A oni Jahwe, Jehowa w dół poszło, wyrzucili z Biblii, drugie przykazanie wyrzucili, na jakiś dzień skomasowali to przy niedzieli. To się nie da tak na prędce modlić. Bóg to nie jest jakieś pogotowie ratunkowe, które tutaj na Saskiej wyje i jeździ. Także proszę Państwa, proszę na Legię jeszcze dziś i jeszcze jutro. Ja wiem, że jest upał, ale są też zadaszenia, jest woda, jest dach, też możecie być. Pozdrawiamy serdecznie. No i że te buziaczki Państwu przesyłam. Wygrały rywalizację w swoich grupach i pewnie zwyciężyły w meczach jednej. Czyli że te studia ustały, a miłość pozostanie, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze poznanie, a miłość pozostanie. Także cuda też były darem od Jahwe, tak jak i inne dary od Jahwe były, ale miłość trwa na wieki. Także nawet i z tego wynikało, że cuda miały ustać w jakimś momencie, jeżeli wzrosło poznanie, wzrosła orientacja taka, że człowiek rozumie pewne rzeczy, prawda? Bo pierwszy zbór chrześcijański, jakbyś poszła do pogan, do ludzi obcych, to zawsze Bóg w takich sytuacjach spektakularne działania miał dla narodu swojego, dla narodu izraelskiego, jak wchodzili do ziemi obiecanej, a wychodzili z Egiptu, to Morze Czerwone się rozstąpiło. Wszystko jest udokumentowane, że nawet na filmie oglądałam złote koła od rydwanów faraona, które były pokonane. Teraz w Armagedonie, jak Bóg pokona te świeckie systemy, to musicie Państwo widzieć, że wcześniej te świeckie systemy zniszczą wszystkie religie fałszywe. Wielki cały. I tutaj dają temu Babilonowi podskoczyć, prawda? Zloty przed upadkiem. Także pozdrawiamy modły. Proszę już na stadionie Legii uskuteczniać. Piękne pieśni śpiewają. Naprawdę piękne, piękne, piękne.